No i w końcu ruszamy z dzisiejszą dawką piłkarskich wrażeń. Pogoda jest przepiękna, czego chcieć więcej? To będzie porywający wieczór. Proszę się wygodnie rozsiąść, rozpoczynają się emocje. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. Lanús stanie do walki z Tigre. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile nie ofensywna, to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowych. Trener Tigre postawił na tych zawodników. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Rusza więc pierwsza połowa. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Nic z tego nie będzie. Świetnie, obrońca. Diaz. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. No, ledwie zaczął się ten mecz, a już sędzia sięgnęła po żółty kartonik. Nie wróży to za dobrze. Cóż, trzeba będzie trzymać nerwy na wodzy do samego końca i powstrzymywać się od ostrzejszych wejść. Niezbyt komfortowa sytuacja, Tomku. Fernandez. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Castro. Dobre wycofanie ze skrzydła. Pewna interwencja w obronie. Wymierzył teraz pięknie to zagranie. Fernandez. Szansa! Jest! Jest pierwsza w tym meczu bramka! Dobrze przeprowadzona ta akcja, Tomku. Przyjemnie się patrzyło, jak cierpliwie budują ten atak. Drugi zespół mógł się tylko przyglądać, bo nie miał za wiele do powiedzenia. Prowadzą zatem 1-0. Cardozo.
Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Mocno atakują rywale, musi uważać. Broni, dobrze. Ryzykownie, ale skutecznie. Musi teraz bardzo uważać. Fernandez. Bez problemu tu się urywa. Próbuje uderzyć, uwaga. O, naprawdę, dobra obrona. Co wyjdzie z tego podania? Diaz. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Gwizdek i zaczęło się. No, ledwie zaczął się ten mecz, a już... Fernandez. Jest! Jest pierwsza w tym meczu bramka! Mocno atakują rywale, musi uważać. Broni, dobrze. Bez problemu tu się urywa. Próbuje uderzyć, uwaga. O, naprawdę, dobra obrona. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Ostry atak na nogi, to nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. O, i to był książkowy odbiór piłki.
Jest komu podać. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Muszą bardziej uważać, tracą szybko posiadanie. Niedobrze. Udana interwencja bramkarza. Głęboko w pole karne zagrywa. A teraz? Teraz bramkarz może mówić o szczęściu. Że też to nie wpadło. Gdyby choć trochę zawiało, piłka wpadłaby do bramki po tej główce. Fernandez. Diaz. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Oj, prosta strata. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Ostatni zryw w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Co wymyśli? Ma sporo opcji. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. De La Vega. Podanie przejęte. Piłka odzyskana. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Indywidualna akcja. Może być ciekawie. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Trudno mówić o jakiejś szczególnej przewadze zwycięskiej drużyny, a jednak potrafiła strzelić o tę jedną bramkę więcej. Brawo! Z pewnością zbierze dobre oceny od wielu ekspertów po tym spotkaniu. Przed meczem na pewno zwrócono na niego szczególną uwagę, ale nie udało się go upilnować i dał swojej drużynie prowadzenie. Myślę, że postawą w tym spotkaniu pokazał, że to od niego należy zaczynać ustalanie składu. Bomba w górę! Gramy! No, ledwie zaczął się ten mecz, a już... Fernandez. Jest! Jest pierwsza w tym meczu bramka! Mocno atakują rywale, musi uważać. Broni, dobrze. Bez problemu tu się urywa. Próbuje uderzyć. Uwaga! O, naprawdę! Dobra obrona!
Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Muszą bardziej uważać, tracą szybko. Udana interwencja bramkarza. Głęboko w pole karne zagrywa. A teraz? Teraz bramkarz może mówić o szczęściu. Że też to nie wpadło, gdyby choć trochę zawiało.